Już w przyszłym roku wszyscy korzystający z basenu przy ulicy Granicznej w Chorzowie będą pływać w wodzie ogrzewanej przez słońce. Basen przy Granicznej będzie drugim obiektem użyteczności publicznej w Chorzowie, w którym do ogrzewania wody zastosowano instalację solarną. Taki system działa już w szpitalu dziecięcym przy ulicy Truchana. Nasze wnioski, które zostały złożone na dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego, spotkały się z pozytywnym odzewem i otrzymaliśmy 3 miliony złotych na dofinansowanie, a w tym wniosku była kolektory słoneczne na ulicy Granicznej. Tam przede wszystkim oczywiście pod kątem basenu, ponieważ tam podgrzanie ciepłej wody użytkowej to faktycznie da oszczędność rzędu około 40 tysięcy rocznie, jeżeli chodzi o kolektory słoneczne. Wszyscy idą w stronę odnawialnych źródeł energii. Chorzów też stawia na ekologię. Wniosek był tak sformułowany, by miasto mogło uzyskać oszczędności na podgrzewaniu wody w basenie oraz na tryskach. Dzięki tej unijnej dotacji będzie można wybudować konstrukcję nad halą sportową przygranicznej, na której ułożonych zostanie 140 baterii słonecznych. Te baterie będą podgrzewały wodę, co pozwoli na oszczędności w ogrzewaniu. Na modernizację może liczyć też hala sportowa przy ulicy Dąbrowskiego. Tam przeprowadzona zostanie kompleksowa termomodernizacja elewacji. W zeszłym tygodniu ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na termomodernizację naszego obiektu. I oczywiście oprócz tego, że to jest termomodernizacja, czyli jak się samo przez się rozumie, ocieplenie tego obiektu, wymiana stolarki okiennej, połączona z bardzo dużą redukcją przeszklenia, ponieważ w tej chwili są bardzo duże okna, które powodują bardzo duże ubytki ciepła, więc będzie częściowa redukcja tego przeszklenia w całym obiekcie, nie tylko na terenie hali sportowej, tam gdzie są rozgrywki, ale w całym obiekcie. Dodatkowo zostaną zamontowane tutaj kolektory słoneczne, które mają służyć podgrzaniu ciepłej wody użytkowej, którą potrzebujemy tutaj na terenie obiektu. Będzie modernizacja systemu wentylacji w całym obiekcie. Będzie dostosowanie tego obiektu do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Stan techniczny tych obiektów jest dobry, tam odbywają się wciąż zajęcia. Niemniej technologia wykonania sprawia, że miasto bardzo dużo pieniędzy traci na ogrzewaniu, m.in. hali przy ulicy Dąbrowskiego. Dzięki termomodernizacji będzie można uzyskać spore oszczędności. Ten obiekt też zyska na wyglądzie zewnętrznym. Teraz o nim popularnie mówi się akwarium. Po termomodernizacji na pewno miasto zyska, bo będzie ten obiekt swego rodzaju wizytówką. Całkowity koszt obu modernizacji to blisko 6 milionów złotych. Dotacja z Unii Europejskiej wyniosła aż 85%.